Znajdujemy się w Białowieży. Przede wszystkim jesteśmy znani z przyrody, która nas otacza, z czystego powietrza, z żubrów. Turyści mają możliwość spacerowania po pięknym terenie, po pięknych naszych uliczkach. No i staramy się połączyć tą ekologię z turystyką i z życiem mieszkańców w naszej gminie. Pomysł na wymianę oświetlenia wziął się stąd, że wielu mieszkańców zwracało nam uwagę na to, że oświetlenie pali się wtedy, kiedy nie powinno. Wymieniliśmy to oświetlenie również ze względu na oszczędności, które nam to daje. No jest to około 77%. Tutaj postawiono na chyba najbardziej zaawansowany w Polsce system zintegrowanego zarządzania i sterowania oświetleniem gminy przy pomocy systemu Philipsa City Touch. W tym momencie mamy bardzo dobry sposób zarządzania tą technologią. Robimy to sami z poziomu urzędu gminy. Oświetlenie będzie się paliło całą noc, będzie się zapalało wtedy, kiedy jest potrzebne. Światła będą gasły wtedy, kiedy będzie jaśniej, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo na ulicach, zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających naszą miejscowość. Dodatkowym atutem tego oświetlenia jest to, że mamy możliwość sterowania mocą świecenia tych lamp, czyli w odpowiednich sytuacjach, na przykład podczas puszczania fajerwerków, możemy całkowicie wygasić bądź też zmniejszyć jakość tego światła. Ten zintegrowany system oświetleniowy poprawia również funkcjonowanie fauny i flory, dlatego że dzięki technologii LED i dzięki sterowaniu mamy nad Białowieżą ciemne niebo, czyli oświetlenie nie ingeruje w życie właśnie fauny i flory i te nowoczesne technologie właśnie pokazują bardzo wyraźnie, że mogą być korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, ale jednocześnie są bardzo proekologiczne. Ważne jest, żeby hasło i trend, który obecnie jest dosyć popularny, inteligentnych miast, nie był zarezerwowany tylko właśnie dla dużych aglomeracji, ale także dla tych mniejszych miejscowości, takich jak na przykład gmina Białowieża, i aby gminy miały odwagę do tego, aby inwestować w inteligentną infrastrukturę, która będzie pomagała i będzie w mądry sposób wykorzystywała potencjał danego regionu, nie tylko rozumianego jako miejsce, w którym żyją i funkcjonują mieszkańcy, ale także całego otoczenia w postaci chociażby parków, puszcz czy przyrody ich okalającej. Białowieża jako pierwsza w Polsce wdrożyła w 100% energooszczędne rozwiązania oświetleniowe LED i całą tą infrastrukturą będzie inteligentnie zarządzała w chmurze poprzez wykorzystanie systemu Philips City Touch.